Wszystko zaczęło się dawno, bardzo dawno temu, w początkowej fazie chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Jest to luźna zbieranina dotycząca zasłyszanych opowieści przy kominku, przekazywanych z pokolenia na pokolenie na ziemi mielnickiej, położonej aktualnie w powiecie siemiatyckim w województwie podlaskim. XII wiek krwawo zaznaczył się w historii tego regionu, pokrytego w ogromnej swej części lasami, zwanymi Puszczą Mielnicką. Dzikie hordy Tatarów raz po raz pustoszyły te ziemie, uprowadzając w jasyr spokojnych mieszkańców. W celu obrony przed Mongołami, ludzie porzucali stare pogańskie obrzędy, przyjmując wiarę chrześcijańską, która przerwała proceder nawracania ludności ogniem i mieczem przez chrześcijan, czyniąc z nich sojuszników. To wschodni mnisi jako jedni z pierwszych dotarli na mielnicką i drohiczyńską ziemię, budując cerkwie i drążąc pieczary i długie tunele, w których kryli się miejscowi chłopi w czasie najazdów wschodniej dziczy, a najgroźniejszymi byli przyszli sojusznicy, Litwini. Odziana w skóry kołota, jak ich nazywano, nie zostawiała po sobie kamieni na kamieniu. Do dzisiaj wspomina się ich ze zgrozą, mimo, że upłynęły długie wieki. Najeźdźcy najchętniej łupili przybrzeżne osady do Rzecza Buga, korzystając z transportu wodnego, jakim w tamtych czasach była rzaka. Prymitywne drogi lądowe i przesieki leśne były bronione przez miejscowe grupy uzbrojonych w siekiery i drągi chłopów, nienawykłych do zbrojnych potyczek z regularnymi wojskami, ale będących mistrzami w zbójeckim fachu, opartym na zasadzkach. W zamiarze cywilizacji tych terenów pierwsi mnisi obrządku bizantyjskiego, a więc prawosławia, trafili tu z upoważnienia Bizancji, poprzez księstwo kijowskie.